Maciej Grzegorzewski, witam serdecznie. Dziękuję. Gratuluję od razu wygranej, bo jedyny zagraniczny zawodnik. No i twoje efektowne zwycięstwo, tak naprawdę chyba panowanie od początku do końca w tym pojedynku. Znaczy no właśnie Krzysiek Humańczyk ustalił taką taktykę, żeby nie oddawać pola, dużo na wejściu robić, dużo na zmyłce i uważać na jego kontrę na wstecznym. No i to wystarczyło, no. No właśnie, co było takiego w nim trudnego, że gdzieś miałeś jakiekolwiek kłopoty, czy raczej było tak, że panowałeś od początku do końca w tym pojedynku? Znaczy się czułem, że muszę uważać na jego kontrę na wycofaniu, bo ma bardzo mocną. Poczułem, że jest odporny na ciosy i umie przyjmować ciosy. Nie podnosił się szybko w szale, takie jakby, prawda, w animuszu takim, tylko spokojnie uregulował sobie oddech, podniósł się na spokojnym oddechu, żeby w głowie się nie dodatkowo nie zakręciło. Widziałem, jak się podnosił, że to jest naprawdę doświadczony zawodnik, no jest mistrzem świata aktualnym, więc no ciężko było, nie powiem, że nie. Wiedziałem, że jak się podpalę, to zjadę zaraz. Czułem to, że nie mogę polecieć na animusz taki, no bo jeden precyzyjny cios, on naprawdę miał kowadło w łapie. Jak przyjąłem na podwójną gardę, to przeszło mi przez przedramię, aż kurwa lekki strząs na głowie poszedł, więc no mocno miał ręce. Chłopak pracuje na platformach wiertniczych na oceanie i tam trenuje, kurwa, a w życiu. Tam co, stamtąd ta siła? Te czucie głębokie, bo możliwe, że tak. No, możliwe. Powiedz, tlenowo wszystko tutaj się dobrze tobie boksowało? Tlenowo nie byłoby w ogóle problemu, bo to nie jest ta sama forma, co na rękawice, że jest i jazda, przyjęcie, oddanie, przyjęcie, oddanie, przyjęcie, oddanie, więc dużo jest niższe tempo, można uspokoić oddech, można go wyregulować. No troszeczkę tak jakby porównać bieg na 5 km, a na 1000 metrów, nie? No na 1 km. No to ten 1 km to jest taki długi sprint, a tam sobie już możesz te siły rozłożyć, prawda? Tutaj jedynie co, tu nie ma jak za bardzo rozkładać sił, bo tu nie ma czegoś takiego jak werdykt, nie ma punktów, więc tu po prostu musisz patrzeć, żeby jak najmniej odbiło się to na paluchach, na pięściach i na oczodołach, bo to warto widzieć. Słuchaj, te przygotowania tak naprawdę oddała ta walka tobie w pełni to, te przygotowania, ten ciężki okres? Do tej walki troszeczkę, dzięki. Do tej walki troszeczkę gorzej się przygotowałem, bo nie miałem 12 tygodni, tylko 4, bo myślałem, że nie będę na tej gromdzie, tylko na następnej dopiero. I dowiedziałem się z Instagrama, moja zawodniczka przybiegła, trenerze, trener walczy. Ale kiedy? No za 4 tygodnie. Aha. No już napisali najpierw, a potem dopiero się kontaktowali? Tak. Znaczy to oni mi... To nie, przepraszam, to było tak. Oni mi wysłali 3 tygodnie, czy tam jeszcze wcześniej maila, tylko ja czytam maila 3 razy do roku. Nic nie przeczytałem, nie wiedziałem. Robiłem trening siłowy, prawda, no, żeby troszeczkę odbudować tej masy mięśniowej, bo zawsze z tych przygotowań ostrych zjeżdża wszystko. Tam może kilogram mi się zachowa, a może i nie. Nie zawsze. Więc robiłem trening siłowy i nagle dokończyłem go i to był już ostatni wtedy. No, już ostatniego dnia bieganie, worek, tarcze. Tak. Jesteś zadowolony z siebie? Ale mogłem lepiej zawalczyć. Mam kilka takich awersji, no... Nie zgrałem akcji tych, co chciałem, troszeczkę za rzadkie ciosy były, za mała częstotliwość ich była, miałem usztywniony bardzo mocno kręgosłup tutaj, coś mi jebło w ogóle, od 3 tygodni mam problem w dolnej lędźwiówce, że taka usztywniona jest bardzo mocno i nie czuję tego właśnie luzu takiego, że tak bardziej wpycham ciosy, a nie rzucam nimi, muszę do swojego fizjoterapeuty przejść się po prostu. No i czuję, że tracę głos. Rezerwa była jeszcze w ogóle w tym pojedynku? No nie chcę powiedzieć, że się nie zmęczyłem, bo się zmęczyłem, ale no duża była rezerwa jeszcze. Jasne. Powiedz mi tak, komu dedykujesz ewentualnie to zwycięstwo? To zwycięstwo chcę zadedykować mojemu zmarłemu ojcowi, dla mojego taty, był zapaśnikiem. Wspominałeś wcześniej tak, właśnie. Tak, właśnie, więc myślę, że poniekąd to, co jak on mnie ukształtował w życiu, czego mnie nauczył, to teraz tak podchodzę do każdej jego przeciwności losu właśnie, no i może dzięki temu wygrałem właśnie, nie wiem, ale to zdecydowanie walka jest dla niego. To w takim razie tak, gratuluję zwycięstwa, czekam na kolejne występy, bo tutaj już kilku się gdzieś ustawiło, Kiwi chce z tobą walczyć. No, już rozmawialiśmy, tak. Z nim walki? Możemy zrobić, ale chciałbym, żeby to była walka jakaś taka, no, o pas czy coś, bo to ma być duże show, duże wow, że tak powiem, a nie jakoś tak, wiesz, tak
po prostu tylko, nie? Ale uważam, że muszę się troszeczkę na kiwi jeszcze przygotować, bo jest bardzo... doświadczenie pięściarskie? Jest większe, tak. Ja mam bardziej z kickboxingu. Tu raz chciałem kolano wywalić, nie? Jak on mi tak wszedł tutaj, prawda? Jest bardziej zwarty w półdystansie boksersko, ma większą gęstość ciosów ode mnie, więc żeby to naprawdę dobrze było, to troszeczkę jeszcze muszę się podszlifować. O, w takim razie cieszę się, Maciej. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. No i co? Kolejnych zwycięstw. Kolejnych, dokładnie, kolejnych walk. Dzięki.